To była emocja nie do opisania. To było coś tak niesamowitego, że aż napiłem wszystkie możliwe mięśnie i w lewej nodze dostałem skurczu nawet, bo to było ukoronowanie 4 miesięcy przygotowań. 3 miesiące w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej i później jeszcze 3 tygodnie w Gwiezdnym Miasteczku. I to była wszystko wielka niewiadoma, bo miałem jeszcze 3 kolegów wspaniałych i każdy, wydaje mi się, mógł sprostać trudowi lotu kosmicznego. Ale kiedy wyczytano moje nazwisko, to wtedy pamiętam rzeczywiście, coś wewnątrz zadrżało. Myślę, że tętno może nie wzrosło, ale temperatura na pewno. Ja bardzo kochałem moją mamę. Darzyłem ją wielkim szacunkiem. I wszystko, co mama powiedziała, było bardzo ważne. Tak całe rodzeństwo. Całe moje rodzeństwo otaczało wielkim szacunkiem naszą mamę. Mama przeszła bardzo ciężki okres w swoim życiu, szczególnie w czasie wojny, kiedy po stracie taty musiała nas, całą 7, wykarmić, wychować, później wykształcić. A więc ona niejako miała ten decydujący głos o tym, co w życiu będziemy robić. I bardzo przeżyła fakt, że zostałem pilotem. Chciała, abym był lekarzem, może inżynierem, ale pogodziła się w końcu. Ale jak tu mamie powiedzieć, że wybieram się w kosmos? To było niezmiernie trudne. Odwiedziliśmy mamę razem z małżonką. Mama jak zwykle przygotowała herbatkę, jakieś ciasteczka, była bardzo zadowolona, że najmłodszy synuś przyjechał. Ale ten synuś przyjechał z konkretną misją. Powiedzieć, że gdzieś się wybieram. I mama mówi, wiesz, kupiłam nowe radio. Kiedyś to było wydarzenie. Bo mówi, to, który siedziałeś nocami, słuchałeś, jak Gagarin poleciał w kosmos, to się zepsuło. I kupiłam nowe. Zobacz. Ja mówię, och, mamuś, to bardzo dobrze, wiesz, bo przez to radio na pewno będziesz, usłyszysz, że ja będę, polecę w kosmos. Oczywiście nie zwróciła uwagi na to. Więc ja mówię, mamusiu, wiesz, no taka, za tydzień ja wyjeżdżam do Gwiezdnego Miasteczka, to jest tam pod Moskwą, i na kurs kosmonautów. Jakich kosmonautów? No, chcę w kosmos polecieć. No po co w kosmos? Po co? Ty przecież już umiesz latać. Ja mówię, mamusiu, ale to tak jak Gagarin. I w tym momencie chyba zrozumiała, jak to ty rakietą tam gdzieś. Twarz mamy stała się inna. Chyba lat przybyło w tym momencie. I mówi, to ja ciebie spod ognia uratowałam. Własnym ciałem przykryłam. A ty... Ale ja... No i musiałem tłumaczyć. Oczywiście pierwsze moje zdanie było, ty zawsze lubisz żartować, ale mówię, to nie jest żart. I wtedy twarz, jak mówię, poszarzała. I zaczęła wspominać, jak to było. Ale w końcu dała mi to błogosławieństwo. To było bardzo ważne dla mnie. W kosmosie wszystko jest inne. Tam jest inny sposób poruszania się, inny sposób rozumienia przestrzeni. Tam nie ma pojęcia góra-dół. Człowiek nie odczuwa grawitacji. No ale przede wszystkim jest to inny świat. Świat wewnątrz statku kosmicznego czy w stacji orbitalnej jest jakoś możliwy do opisania, oczywiście bez przyporządkowywania tych osi, gdzie jest centrum Ziemi, gdzie jest góra, dół, nie ma. Ale kiedy się wyjrzy przez iluminator, jest to świat inny, świat bajki, pięknych, niezapomnianych widoków, kolorowej Ziemi,
to świat wschodu, zachodu słońca, świat wielkiej estetyki. Ale kiedy się jest w nocy samemu, a noc się powtarza co półtorej godziny, to wtedy to, co widziałeś za dnia, piękne, w porównaniu z tym rozgwieżdżonym później niebem, to zmienia twój tok myślenia. Zaczynasz przeżywać wewnętrznie. To piękno zamienia się w filozofię. A cóż ja? Dlaczego ja? Co ja tu robię? A my? Gdzie jest nasza ziemia? W tym przecież rozgwieżdżonym niebie, na którym nam się zawsze wydaje, że gwiazdy są rozsypane chaotycznie. Nieprawda. Każda z nich krąży w określonym porządku, zgodnie z prawami fizyki, które już w tej chwili znamy. I to jest absolutnie inny świat. A nawet jak się wpatrzysz w to ciemne, rozgwieżdżone niebo, to zadajesz sobie pytanie fundamentalne. A co tam jest? Kto tym wielkim porządkiem rządzi? To wszyscy, nie tylko ja. Ale każdy, kto jest tam, zadaje sobie takie pytanie. Na zdjęciach i na filmach nie widać, że kosmonauta się boi. On jest już objęciem odwagi. Oczywiście ma ogromną motywację, żeby polecieć. Ale bez względu na to, jak wygląda na zdjęciach, wewnątrz jest to normalnie wrażliwy człowiek, któremu nie jest obce zjawisko strachu czy napięcia emocjonalnego. Kosmonauta nie tyle musi być odważny, ile musi umieć opanować ten strach, umieć się w tym znaleźć. Od niego się wymaga precyzji działania i to właśnie w deficycie czasu i w stresie. Wtedy na pewno misja zakończy się powodzeniem. Ten strach taki prawdziwy, ludzki, to on przychodzi dopiero po locie, szczególnie w snach, a że mogło się to zdarzyć przed startem, w czasie startu, tam. I kiedy przeszedłeś wszystkie etapy, to mówisz, no tak, ale lądowanie jest najtrudniejsze, bo trzeba przejść tą barierę cieplną, przez rozpaloną plazmę i z tą potworną prędkością, prawie 8 km na sekundę, zmniejszyć, wyhamować w atmosferze, żeby można było tworzyć spadochron. Ale jak powiadam, każdy etap ma swoje tajemnice, no bo przecież mimo, że w momencie startu masz wielką motywację, za sobą półtora roku przygotowań, to jesteś świadom, że tam 50 metrów niżej pod tobą jest wulkan, bo rakieta przy starcie spala 1,5 tony paliwa w ciągu jednej sekundy, bo musi wytworzyć tak potworną moc, żeby te 400 ton ciężaru rakiety, paliwa, załogi statku unieść w przestrzeń. A to jest prawdziwie męska jazda. Nie wiem, na to muszę realnie spojrzeć. Oczywiście śni mi się kosmos i mam takie marzenia, gdyby to było bardziej dostępne i niedrogie, chętnie bym kupił taki bilet. Oczywiście są teraz propozycje lotów turystycznych za ogromne pieniądze. Ktoś tam proponuje lot suborbitalny, to nie jest czysto lot kosmiczny, a po takiej krzywej balistycznej gdzieś by się tam zajrzało w kosmos na te 100 parę kilometrów. Nieważkości byłoby aż 15 minut, ale niewątpliwie wrażeń byłoby co najmniej na 2-3 książki. Przed każdą podróżą człowiek się przygotowuje do tej podróży i przed taką długą podróżą niewątpliwie trzeba wziąć ze sobą jakieś może 2-3 kanapki. Na krótki lot nie będzie potrzebny śpiwór, nie będziemy spać. Kanapek chyba nie zjemy, ale może się przydać woreczek raczej po tych kanapkach. Ale już tak na poważnie trzeba się uzbroić w dobry aparat fotograficzny, może nie jeden, może i kamerę. Przygotować sobie jakiś taki własny eksperyment.
bardzo prosty. To, co na Ziemi nam się wydaje prozaiczne, w kosmosie ma absolutnie inny wyraz. No weźcie ze sobą chociaż troszeczkę wody do butelki plastikowej, tam ją wyciśniecie i ona się utworzy w tej nieważkości jako idealna kula. Tam można jeszcze sztuczną rybkę wpuścić albo pipetką troszeczkę farby atramentu i zobaczycie, jaka to wielka tajemnica w tej kropli wody. Jaka ona jest inna, jaka piękna. Wpatrywać się w nią będziecie naprawdę długo, tak jak ja wpatrywałem się w ziemię i nigdy nie miałem tego widoku dosyć.